Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była. I ja w nich. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia jest dobrana na okoliczność dzisiejszego święta, świętego Andrzeja Boboli. Tak jak słyszeliśmy na wstępie, święty Andrzej Bobola pracował wśród unitów, czyli wśród, tak można powiedzieć, ludzi jedności. Po podziale Kościoła na wschodni i zachodni szukano jakiejś jedności, więzi na powrót. To był straszny podział, fatalny do dziś zresztą, ten podział na Kościół wschodni i zachodni. Bolesny podział. I na przestrzeni wieków były podejmowane różne próby zbudowania tej jedności. I między innymi właśnie pojawiła się taka inicjatywa, żeby ludzie, którzy pragną przeżywać liturgię w duchu tym prawosławnym, wschodnim, ludzie, którzy żyją jakby w takiej trochę innej tradycji chrześcijańskiej, bo właśnie wschodniej, żeby mogli być w jedności z papieżem, że mogą być. I w ten sposób pojawił się Kościół katolicki wschodni, zwany właśnie unickim. I święty Andrzej Bobola był jedną z tych postaci, wielu jezuitów było w to zaangażowanych, wielu księży, nie tylko jezuitów. Byli zaangażowani w to, aby właśnie tę inicjatywę wspierać, aby zwłaszcza tych ludzi, którzy już się zdecydowali, zachowując właśnie te swoje zwyczaje, ten model przeżywania, zwłaszcza liturgii na sposób wschodni, żeby mogli być, żeby byli w jedności z papieżem, biskupem Rzymu. Tak więc rzeczywiście święty Andrzej Bobola jak najbardziej zasługuje na człowieka, któremu zależało na jedności, który wiele dla tej jedności zrobił i za to też poniósł śmierć, bo został zabity przez kozaków, którym się nie podobało właśnie, nie podobała się ta jedność, nie? Właśnie to wspieranie właśnie unitów. Pomijając już to, że główne zajęcie Andrzeja Boboli to tak naprawdę było po prostu katechizowanie, spowiadanie, sprawowanie Eucharystii,
przemierzał jakieś trudno dostępne miejsca, docierał do ludzi, którzy sami nie mogli dotrzeć do kościoła. To było właśnie jego główne zajęcie, ale no de facto było to wspieranie właśnie bardzo często unitów, nie? Właśnie ludzi, którzy będąc de facto chrześcijanami wschodnimi, chcieli być, byli w jedności z biskupem Rzymu. I ta dzisiejsza Ewangelia, też ta cała historia właśnie życia Andrzeja Boboli i w ogóle tego, co się gdzieś tam działo w tamtych czasach i do dziś się dzieje na wschodzie, myślę, jest dobrą okazją do tego, żebyśmy chwilę się zastanowili nad tym, czym w ogóle jest jedność. Niestety jest taka tendencja dość powszechna, nie tylko w Kościele, ona jest w ogóle w świecie, że jedność jest możliwa dopiero wtedy, kiedy będzie jednolitość, kiedy nie będzie różnic, że nie powinniśmy się różnić, to wtedy będziemy jednością. Ale to jest absolutnie błędna droga. To nie tędy zupełnie powinniśmy kroczyć, nie taką drogą. Jedność właśnie zakłada różnorodność. Jedność zakłada różnorodność. Często się zarzuca właśnie Kościołowi, że nie toleruje różnorodności, ale to jest absolutnie nieprawda. W Kościele jest ogromna różnorodność. Mówię, są te tendencje, owszem, jakieś takie tu i ówdzie, no bo wiadomo, mentalność tego świata, ona się wdziera też do Kościoła. I jednym z przejawów tego wdzierania się mentalności świata do Kościoła jest właśnie takie czasami pojawiające się gdzieś dążenie do tego, żeby była jednolitość. Czyli żeby wszyscy, żeby na całym świecie była jednolita liturgia, żeby wszyscy mówili na przykład jednym językiem, na przykład po łacinie na mszy świętej, żeby wszyscy na przykład przyjmowali komunię na klęcząco i do ust, albo na stojąco i na rękę, żeby wszyscy tak samo, żeby wszyscy tak samo. To nie jest katolickie, czyli powszechne. To nie jest myślenie kategoriami katolickimi, czyli powszechnymi, bo Kościół katolicki to znaczy powszechny. To jest właśnie Kościół dla wszystkich, dla różnych ludzi. Dla różnych ludzi. I teraz ci ludzie w różny sposób wyrażają swoją wiarę, przeżywają ją, w różny sposób się modlą, bo są różni po prostu. Po prostu są różni. Na przykład my pewnie czulibyśmy się dość nieswojo, większość nas tutaj w Polsce, gdyby w trakcie mszy świętej były jakieś tańce. A w Afryce to jest normalne, że procesja z darami to jest jeden wielki taniec. Bo tak ci ludzie przeżywają wzajemne relacje, radość, nie wiem. No po prostu też tak się potrafią modlić. Tam taniec ma po prostu trochę inne znaczenie, inną wymowę, jest czymś innym niż po prostu u nas. Jesteśmy różni. Jesteśmy różni. I jedność polega na akceptacji tej różnorodności. Na tym, że nie tylko, że nam nie przeszkadza to, że jesteśmy różni, ale wręcz się tym cieszymy. Cieszymy się, że jesteśmy różni. Moi drodzy, fajnie by było, gdyby to się też przenosiło na nasze życie potem publiczne, polityczne. Nie wiem, nie ma powodów, żeby... Jeżeli spotykają się przy jednym stole zwolennicy PiS-u i Platformy, żeby się zaraz kłócili.
żeby skakali sobie do oczu. Przecież różnorodność koncepcji, pomysłów, jak ma wyglądać ten świat, jak ma wyglądać nasze życie polityczne, jak mają wyglądać rządy w Polsce. Nikt z nas nie ma monopolu na prawdę w tej kwestii. Nikt jeszcze nie stworzył idealnego ustroju, idealnego systemu. Żadna władza nie była idealna. Dlatego może dobrze, że się różnimy. Owszem, rozmawiajmy o tych różnicach. Również tych w Kościele rozmawiajmy. Jest dialog między wyznaniami, właśnie między teologami. Dobrze, że przypatrujemy się sobie nawzajem i albo coś bierzemy od innych, bo nas to czujemy, że ubogaca, albo też może zwracamy komuś uwagę, mówimy, słuchaj, ale mnie się wydaje, że to cię może poprowadzić gdzieś na jakąś błędną drogę. Tak, to jest dialog, ale nie narzucanie, nie zmuszanie, nie brak akceptacji, bo jesteś inny, to ja nie chcę z tobą rozmawiać. Ja z tobą nie usiądę przy stole. A jeżeli już, to pod warunkiem, że mnie wysłuchasz i chociaż trochę zmienisz zdanie, dasz się przekonać do moich poglądów, przekonań, wizji, koncepcji i tak dalej. Właśnie jedność to jest akceptacja różnorodności. Pięknie to święty Paweł wyraża w 12 rozdziale Ewangelii, pierwszego listu do Koryntian. Mówi, jesteśmy jednym ciałem, a ciało jest różnorodne. Przecież różni się bardzo palec, nie wiem, od nogi, czy nie wiem, wątroba od nerki. Ale właśnie przez to, że jesteśmy tak różni, to jesteśmy organizmem, to wszystko działa. Właśnie te mocniejsze członki wspierają te słabsze. Te wstydliwe są otaczane największą czcią, mówi święty Paweł. Właśnie, ale trzeba pogodzić się z różnorodnością, żeby tak myśleć, żeby przeżywać jedność. Kiedy Pan Jezus modli się właśnie o jedność wśród nas, Jego uczniów, zobaczmy, Pan Jezus wiedział, że będziemy mieli z tym problem. Modlił się już na ostatniej wieczerzy. Z jednością Kościół ma problem od samego początku. Tak jak cały świat. I kiedy Pan Jezus się o to modli, to tak naprawdę On się modli o miłość. O to, żeby była miłość między nami. Bo właśnie ta akceptacja różnorodności to jest jedna z istotnych cech miłości. Ta umiejętność siedzenia obok kogoś, słuchania nawet kogoś, kto jest zupełnie odmienny ode mnie. Zupełnie inny, inaczej myśli, jest innej religii, jest innego wyznania, jest innych poglądów politycznych, jest innego, z innego narodu, z innej rasy. Teraz też często się mówi innej orientacji seksualnej, nie? Że ja potrafię koło niego usiąść, potrafię z nim rozmawiać. Nie odrzucam go tylko dlatego, że jest inny. To jest właśnie to, co jest cechą miłości. Nie dajmy się, moi drodzy, zwieść, że taka postawa jest jakąś zdradą Chrystusa, zdradą wiary. Nie. Zdrada jest wtedy, jeżeli ja wchodzę na drogę nienawiści. Wtedy zdradzam Chrystusa. Nie ma
innego sposobu, żeby zdradzić Chrystusa, jak odejście od miłości. Nawet jeśli ja na ustach mam cały czas Pana Jezusa i chodzę do kościoła nawet codziennie, to jeżeli nie ma we mnie właśnie tej miłości, która jest jednością, która tworzy jedność, to ja zdradzam Chrystusa. Zdradzam Chrystusa. Święty Andrzej Bobola nie zdradził Chrystusa. Padł ofiarą właśnie tej nieakceptacji, odmienności. Tej nieakceptacji też jedności. Został zabity przez ludzi, którzy nienawidzili jedności. Brońmy się przed tym, trzymajmy się od tego z daleka. Patrzmy na Pana Jezusa, który potrafił siedzieć obok każdego człowieka. Raz siedział koło grzesznika, cudzołożnika, celnika. Raz siedział koło Samarytanki, a innym razem koło faryzeusza, człowieka pobożnego, rozmawiał z Nikodemem, uczonym w piśmie, człowiekiem pobożnym, prawym. Potrafił być z każdym człowiekiem. Na tym polega miłość.